rządu Rzeczypospolitej Polskiej składam hołd zmarłemu świętej pamięci Kazimierzowi Pieńkowskiemu, którego życie zasługuje na nasze wielkie uznanie, a jego śmierć napawa nas wielkim bólem i smutkiem. Świętej pamięci Kazimierz Pieńkowski, pseudonim Kruk, od wczesnych lat swojego życia wiernie stał na straży praw Polaków do bycia narodem wolnym i niepodległym. Jako członek bojowego oddziału armii w okresie już powojennym kontynuował na ziemi szczecineckiej walkę o niepodległość Polski. Przeciwstawiając się sowieckiemu systemowi władzy wprowadzonemu w Polsce brutalną przemocą, zachował postawę niezłomną, godną najlepszych synów naszego narodu. Za wierność Polsce spotkało świętej pamięci Kazimierza Pieńkowskiego długoletnie więzienie, które jednak nie złamało jego hartu ducha. Będąc wierny przysiędze żołnierza Polski podziemnej, całe swoje życie poświęcił walce i działalności na rzecz niepodległości naszego kraju, kierując się zawsze dewizą Bóg, honor i ojczyzna. Za swoje zasługi w 2014 roku został odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości. W dniu 1 września bieżącego roku służba Kazimierza Pieńkowskiego, szczecineckiego żołnierza niezłomnego, dobiegła końca. Na wieczną wartę odszedł człowiek prawy, skromny, sprawiedliwy i życzliwy ludziom, który do końca swoich dni był depozytariuszem pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego, skazanych przez dziesiątki lat na pogardę i zapomnienie. To między innymi dzięki pańskiej aktywności i zaangażowaniu w Szczecinku uroczyście obchodzi się Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zwłaszcza tu, na Pomorzu Zachodnim, takie inicjatywy są szczególnie cenne. Dlatego jako przedstawiciel rządu polskiego chylę czoła przed twoimi życiowymi wyborami i dokonaniami. W najtrudniejszych dla naszego kraju czasach świętej pamięci Kazimierz Pieńkowski nie zawahał się i z narażeniem życia wypełniał testament pokolenia żołnierzy Polski walczącej. Rzeczpospolita jest ci za twój trud, ofiarność i poświęcenie wdzięczna. Z całą mocą chciałbym podkreślić, że świętej pamięci Kazimierz Pieńkowski, pseudonim Kruk, szczeciniecki żołnierz wyklęty, należy do grona wybitnych Polaków, którzy dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Cześć jego pamięci. Nasz bohater, nasz żołnierz niezłomny. Bo armia żołnierzy wyklętych to nie jest tylko samo w sobie stwierdzenie. To armia ludzi, którzy na pewnym okresie swojego życia, kiedy zobaczyli, że Polska, o którą walczyli, to nie jest ta Polska wolna, powiedzieli, że będą o nią walczyć dalej. Nie takiej Polsce przysięgali. Bo w Polsce wolnej nie stacjonowało NKWD i Armia Czerwona. Bo w Polsce wolnej nie wrzucało się partyzantów do bezimiennych mogił. Bo w Polsce wolnej nie mordowało się strzałem w głowę. I pan Kazimierz dalej walczył. Mimo tego, że za tą walkę wiedział, co może mu grozić. Mogło mu grozić aresztowanie, mogła mu grozić śmierć. A przez kilkadziesiąt lat robiono wszystko, żeby ludzie tacy jak on, za walkę taką jak podjął on, byli nazywani wyklętymi i żeby o nich
wymazać wszelkie świadectwo ich istnienia. Dlatego chcę mu dzisiaj, w tej ostatniej ziemskiej drodze, powiedzieć dziękuję za tą jego decyzję, bo dzięki tej decyzji żyjemy dzisiaj w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce. I chcę mu również obiecać, że będziemy robić wszystko, aby ta Polska, nasza Polska, wolna, pozostała, niepodległa pozostała i suwerenna pozostała. I proszę go, żeby teraz, kiedy jest po drugiej stronie, wypraszał Pana Boga dla nas łaskę siły i odwagi. Dziękuję wam za to, że to w waszej rodzinie funkcjonował Pan Kazimierz. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli go tutaj pożegnać. Wierzę, że nie tylko dziś i nie tylko 1 marca każdego roku będziemy o nim pamiętać, będziemy go wspominać. Pamięć o nim będziemy przekazywać kolejnym pokoleniom, tak żeby żołnierz wyklęty już nigdy nie spotkał się ze złym słowem i ze złym wspomnieniem.